Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszych ziemskich niezwykłości. No i tym razem zabieramy Państwa w plener. A dlaczego? Dlatego, że tematyka plenerowa na pewno się pojawi w rozmowie z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, tak patrzę, za nami jedno stanowisko grillowe, drugie stanowisko grillowe. To może o grillu porozmawiamy, a właściwie na bazie wielopierścieniowców, bo myślę tutaj o węglowodorach, które podobno mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o grilla, bo my sobie tak pieczemy, właśnie nie wiem, czy my pieczemy, smażymy na tym grillu, czy co my robimy, kładziemy jeszcze taką plastikową na dodatek podkładeczkę, żeby nam się to lepiej piekło, nie sam ruszt, to jak to jest, no a przy tym wszystkim unosi się chemia. Aromatyczny dym. Fachowo nazywa się to obróbka termiczna i grillowane potrawy są jakby stricte związane z okresem wakacyjnym. Lubimy to robić. Potrawy z grilla wspaniale smakują, pachną wybornie, wszyscy to wiemy. Ale pachną, czy one są w pełni... Bo wszyscy mówią, z grilla najzdrowiej, najlepiej z grilla. Nie smasz na patelni, z grilla jest lepiej. Rzeczywiście z grilla to lepiej? Otóż nie. Właśnie z grilla nie lepiej, ponieważ jeżeli prowadzimy właśnie obróbkę różnych potraw na grillu, mogą się tworzyć i tworzą się w czasem dużej ilości związki toksyczne, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Między innymi właśnie z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Brzmi to okropnie. Chociaż aromatycznie brzmi... Aromatycznie brzmi fajnie. Natomiast te związki, które wydzielają się w efekcie, jeżeli tłuszcz z naszych potraw kapie na rozgrzane węgle, spala się tam, to w tym dymie właśnie, podobnie jak przy spalaniu innego paliwa, biomasy, a w szczególności na przykład odpadów, wydzielają się właśnie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Najbardziej znanym jest benzoalfapiren, ten, który monitorujemy w powietrzu. Zawsze jak patrzymy się tam na jakość powietrza, zawsze ten benzoalfapiren gdzieś tam jest. On jest też, należy do tej grupy. Są to związki bardzo silnie rakotwórcze i im ich więcej, tym gorzej dla nas, bo mamy po prostu je w naszej potrawie. No właśnie, to powiedzmy, czy jest jakaś szansa uniknięcia tego procesu, bądź zmniejszenia jakoś skali tych niedobrych, o których Pan mówi, elementów. Czy jesteśmy skazani na to, że jeżeli cokolwiek na tym grillu nie robimy, pieczemy sobie chlebek, pieczemy kiełbaskę, pieczemy sobie rybkę, no i jeszcze to, co mówię, bardzo często zauważam, że na tym ruszcie pojawia się jeszcze foliowy, taka tacka. Tak, jest kilka sposobów, jakby, które minimalizują możliwość wygenerowania właśnie tych węglowodorów aromatycznych. Po pierwsze, nie przesmażać potraw, to znaczy nie powodować to, że są ugrillowane na sucho i z taką kompletnie obskorpione już na zewnątrz. Bardzo często przewracajmy. Im mniejsza powierzchnia kontaktu naszego kawałeczka mięsa, kiełbaski, cokolwiek tam sobie grillujemy z rusztem, tym dla nas lepiej. Robiono takie eksperymenty, że na tym samym grillu kładziono jeszcze taką kamienną tackę, taką płytę kamienną, tak. I na tym układano kawałek mięsa, właśnie na tej wspomnianej tacce aluminiowej i wprost na ruszcie. Okazało się, że najmniej tych wielopierścieniowych węglowodorów wytworzyło się w tym kawałku, które było bezpośrednio na ruszcie. Chociaż było ono w stopniu największym omywane tym dymem, który też zawiera właśnie te węglowodory. I generalnie te sposoby powodują to, że ilość tych toksycznych tak naprawdę związków jest minimalna. Panie profesorze, to chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy paliwo, którego używamy, też jest istotne, bo mamy na grilla A drewno, B węgiel, C jeszcze taki brykiet, prawda? Taki powiedzielibyśmy koks w cudzysłowie. No i jeszcze inne elementy. I co więcej, jeszcze do tego mamy zalewajkę, czyli tak żeby nam się rozpałkę, tak. Prawda? To nalewamy sobie jakiegoś płynu, po którym aż w nozdrzach, że tak powiem, piecze. Czy to też ma znaczenie, czy to już jest jakby tylko i wyłącznie jakaś tam rzecz drugo- czy trzeciorzędna? Właściwie to jest właśnie pierwszorzędne znaczenie. Mhm. Nie wolno używać przypadkowych paliw. W przypadku rozpałki musimy oczywiście czekać, aż ona się całkowicie wypali. Absolutnie nie można kłaść naszych potraw, kawałeczków mięsa czy czegokolwiek, co tam sobie chcemy ugrillować, chlebek czy inne owoce, kiedy rozpałka jeszcze się nie wypaliła. Mhm. Produkty spalania rozpałki mogą być bardzo toksyczne. W związku z tym czekamy, aż się ona wypali i używamy paliwa wysokiej jakości. Jeżeli decydujemy się na drewno, czasami tak się robi, nie decydujemy się na drewno iglaste,
musi to być drewno liściaste. Czyli nie takie przypadkowe, bo nie wiem, jesteśmy gdzieś w parku, jesteśmy gdzieś w przestrzeni, co napotkamy, to bierzemy, tylko raczej jednak rozważnie przemyślmy, jaki to jest rodzaj drewienek. Tak. Drewno liściaste, jeżeli kupujemy węgiel drzewny albo brykiet, to w zasadzie tutaj niebezpieczeństwa jako takiego nie ma. Jednakże jakby zadbanie o to, żeby rozpałka już całkowicie uległa wypaleniu, jest podstawowym takim pierwszym elementem. Natomiast drugim właśnie nie przepiekanie, nie grillowanie tego tak już całkowicie na suche i częstsze przewracanie spowoduje to, że ilość tych węglowodorów będzie na bezpiecznych poziomach. No i ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie to jest to, cierpimy później na co tak naprawdę, bo podczas sezonu grillowego średnio podobno Polacy przejadają bardzo, bardzo dużo kiełbasy. Ten sezon co prawda się nam rozszerzył bardzo mocno, z miesiąca dwóch to podobno już prawie że pół roku my grillujemy, jak się da, od wiosny do późnej jesieni. Natomiast jakie mogą być tego konsekwencje? Jemy codziennie, bo nam smakuje. Grillujemy codziennie 2 miesiące wakacji i mówimy sobie, przez 2 miesiące my grillujemy. Co nam grozi? Znaczy podejrzewam, że tutaj może nam grozić jakby nie niebezpieczeństwo ze strony samych węglowodorów, chociaż one mają zdolności do kumulowania się w naszych tkankach, a co i w efekcie późniejszym wywołania na przykład procesu nowotworowego, który jest bardzo niebezpieczny. Natomiast tutaj myślę, że przy takim codziennym spożywaniu grilla jednak to, czy to mięso było tłuste, czy nie, to będzie miało główne znaczenie. Czyli co, po prostu jednak tak jak ze wszystkim, z umiarem też z tym grillem i z pamiętaniem o tym, że jednak to mięso, z drugiej strony też wiemy, że nie może być coś jeszcze surowe, zwłaszcza jeśli chodzi o mięso, prawda? Oczywiście. Niedopieczone, to najlepsza porada. Tak, umiar jest tutaj najlepszym chyba doradcą i jeżeli decydujemy się na grilla, to pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim zadbać o to, żeby ten proces był przeprowadzony zgodnie ze sztuką. Proszę Państwa, to jak Państwo słyszą, grill jak najbardziej w sezonie. Pamiętajmy, że nie tylko węglowodory wielopierścieniowe, ale później wielopierścieniowo może się pojawić coś wokół nas tutaj, jak sobie za dużo jemy i pojemy i będziemy mieli dodatkowy jeszcze pierścień, który nam się wytworzy na naszym ciele. A na wakacjach wszyscy pewne rzeczy oczywiście chcą jak najbardziej schować. Natomiast też pamiętajmy, że z umiarem. Aczkolwiek grillowane jednak zawsze chyba, panie Tomku, smakuje, co by nie powiedzieć. Jest rewelacyjne. Profesor Tomasz Ciesielczuk, naszym i Państwa gościem, a zatem zachęcamy do grilla, ale miejcie Państwo w pamięci to, o czym dzisiaj opowiadaliśmy.